Także tramwaj, proszę Państwa, w Warszawie katolickiej Polsce. Tramwaj, no i dzisiaj opisujemy całą tę sytuację złożoną, no bo się sama złożyła. Przecież proces ewolucyjny, proszę Państwa, to nie od nas zależy. Ja też nie musiałam tutaj powymyślać, że jest to, że jest tamto, tylko że mogę przypomnieć, że 1 sierpnia bądź tu, na rocznicę powstania warszawskiego, tu w centrum Polski, a w centrum Warszawy, na samym rondzie Dmowskiego. I o godzinie 17 palimy pochodnie, palimy świece, no przecież Państwo macie to wszystko też w internecie, możecie oglądać. Ale proszę Państwa, skoro jesteśmy w kraju tych aż 3 milionów głupich Janków, bo to jest, jako tam mówią, chińsko, polsko-chińska, 3 aż milionowa wiocha, proszę Państwa, mówimy, dlaczego oni, te głupie Janki, to wszystko, cała ta sytuacja złożona jest drugiej klasy, drugiej kategorii typy, że tu w Warszawie mieszkają. Dlaczego? No dlatego, że oni, proszę Państwa, strasznie kaszlą dzisiaj i tak jak silnie kaszlą, chrumczą, wreszą wyznawcy papieża, przecież Matki Boskiej Ostrobramskiej, tak Państwo widzą, tam taki cokół jest, że do Anglo-Ameryki Białystok jest aż 185 km i tam jest nawet PKS pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina, że możecie sobie do Anglo-Ameryki Białystok prawosławna podjechać. To tam nie kaszlą, nie chrumczą. A tu chrumczą strasznie. I teraz tak, ponieważ pomimo, że oni strasznie kaszlą, wyznawcy papieża i Matki Boskiej i Ostrobramskiej, to kaszlą jeszcze bardziej, bo dzisiaj jest bardzo zimno. Te dni są bardzo zimne, te 3 katolickie dni są bardzo zimne. Poza tym, tak jak te Janki są wszystkie głupie, no to ten komputer dodatkowo ich ogłupił, ogłupia. W niedzielę właśnie od 13 do 14 Google nie działa, wyszukiwarka Google nic, nie chce chodzić. Także proszę pojechać może po mądrość, po olej do głowy do Anglo-Ameryki Białystok. No i już nadjeżdża bus Podlasie Express, wielki bus Białystok, prawda? Wielki bus Podlasie Express do Anglo, Podlasie Express do Anglo-Ameryki Białystok. Jeżeli on skręca w lewo, to znaczy, że jedzie na Pragę i tam przez Szwedzką, przez Marki będzie miał, no, za 200 km jeszcze do obrobienia. Do Marek 7 ileś tam kilometrów i jeszcze z Marek. Także my tutaj w katolickiej Polsce, a kaszlącej, chrumczącej, breszącej, mamy kłopot. Ale tylko tramwajem idziemy, tylko tramwajem. Przez Kruczą, przez most księcia Poniatowskiego w Żebracznicy Polski, a czyli Mazowsze, czyli Warszawa. Przystanek Krucza. Krucza nas niech nie poucza. To jest Krucza. I smyk, który mają rozsadę. Tutaj jesteśmy w tej żebracznicy, wspomniałyśmy, na Mazowszu, w Warszawie. Poszczególne te żebraczki, co tu stoją, to też tak, tu gdzie siedzisz, są przesądne na siedzenie. A boją się strasznie stać, no bo przecież wiadomo, że przesądna parafianka katolicka będzie się bała stać. No bo to jakiś przesąd, no bo to, że się coś stanie. No, narodowe. Żegnamy moje kochane żebraczki, to się ogląda, katolickie. To właśnie one tak tu mówiły, proszę Państwa. Tu gdzieś tak usiadła, już wysiada, ma pół przystanku. Nawet nie jeden, musiała usiąść, żeby pokazać, że ona siedzi. Także mówię o tym problemie, który jest tutaj w Warszawie, że jest przesąd na punkcie siedzenia. Proszę Państwa, po drugiej stronie akurat nieszczęśliwie mamy edukacyjną palmę, a tu mamy dom partii. No i tam plac 3 krzyży, my się 3, wszystko. Wszystko na 3 i plama. Następny przystanek, most Poniatowskiego. Plama, bo to taka szyba. Jedźmy przez most Poniatowskiego, Muzeum Narodowe, proszę Państwa, katolicka Polska, a
nad Odrzą, tu, nad Wisłą, tu, płynący Bugiem i Odrą, Gdańskim, Czechosłowacją, Farras, tu było otwierane, a tu jest Muzeum Wojskie. Także czy siedzisz, czy stoisz, oni tak mówili jeszcze, jak był komunizm, teraz już ten komunizm upadł, proszę bardzo. Czy stoisz, czy leżysz, to ci się należysz. Rozumiesz? Tu jest właśnie cała ta Warszawa z plamką. No niestety przyklejają strasznie dużo różnych śmieci na szyby, na okna i my, proszę Państwa, to wszystko widzimy. No. Muzeum Pragi jest otwierane, proszę Państwa, w greszącej, chrumczącej, kaszlącej Warszawie. Typów drugiej kategorii, katolickiej, polskiej, ale no bo tak jak powiedzieliśmy, że tak jak są głupi, to komputer ich jeszcze ogłupia, są głupsi. Że tak jak, proszę Państwa, kaszlą, chrumczą, breszą jako lochy i kopcą, to jeszcze bardziej kaszlą, chrumczą, breszą, kopcą. No bo proszę Państwa, ziąb z 50 trąb z rury chłodniczej. Ziąb. No i tu jedziemy, Państwo zobaczą budowlę mostu Poniatowskiego. Nam bardzo miło, dobrze, wygodnie siedzimy, no ale ta szybka mogłaby być czysta. W kraju papieża, gdzie stary autobus, w kraju papieża, gdzie stary tramwaj, gdzie krzyki, awantura, awantury, kłótnie, na moście też i Poniatowskiego, a jesteśmy dokładnie nie nad Tamizą, nie nad Loarą, nie nad Sekwaną, tylko jesteśmy nad Wisłą, proszę Państwa, katolickiej, kaszlącej, polskiej, gdzie się kłócą, gdzie się nie lubią, gdzie się nienawidzą. Już policja jedzie, jeszcze się nie zaczęło 11 listopada, a już, tak jak mówię, że się biją, że się kłócą, policja ma pracę. Także jak ktoś byłby mądrzejszy, no to by pomyślał, po co to się lać, po co to się bić, bo dajemy pracę policji, której się przecież nie lubi. Straży się nie lubi, lichwiarzy się nie lubi, a jednak, wiecie Państwo, dają im zarobić, dają im pracę. Tutaj w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą, Gdańskim i Czechosłowacją, w katolickiej Polsce. A to jest właśnie cała ta Wisła. Ogromne rozciągłości Państwo macie. On youtube.com, Elka Wierdzielka, Elka Wiersielka, Cingorella, Felicja Wiercielka, Elka Wiercielka, Elka Wiercielka, Cingorella, Felicja Boska, Kisiolandia, cała. Wita Was. Także proszę słuchać naszego radia. To Café Mauro Conchita Extra Radio. Także proszę Państwa, pozdrawiamy. Przystanek Rondo Waszyngtona. Skręcić w lewo i na wschodnie, jak będzie skręcał, to my sobie wyjdziemy, no ale niekoniecznie, bo może by tam jeszcze jeden przystanek. Coś jakiś sygnał, że coś dzwoni, coś jakiś sygnał, przedzwoni. Yeah.
Wielce reklamować Pragę wielko, oczywiście polsko, oczywiście warszawsko. Buziaczki pozdrawiam. I nawet wóz w Podlasie, ten co żeśmy widzieli w centrum, przy rotundzie, on tu już wyjeżdża. Bo zobacz. Barany katolickie nosem pociągają, proszę Państwa. I bus pożegnaliśmy, proszę Państwa, na Anglo-Ameryka, Białystok. Czyli, że on musi tam skręcić aż za tymi bazarami, za bazarem Różyckiego, skręcić w prawo i pojedzie przez Marki. No to więc, tak jak mówię, do Marek będzie miał 5-7 km. No i z Marek dopiero wyruszy w ogromną podróż życia do Anglo-Ameryki. Białystok, a tu Warszawa, tu Praga, tu mydło i powidło, bo tu kaszlenie, to chrumczenie odwieczne, tu papież, tu Maryja, bajki. Żydzi poszukują, proszę Państwa, jeszcze Stadion Narodowy, Żydzi poszukują mądrości, a to znaczy Grecy. No i ci, bo jeżeli chodzi o faryzeuszy, to wiecie Państwo, Żydzi też mądrości poszukiwali, no bo przecież system faryzejski, proszę Państwa, jest niesamowity. O za minutę będzie na Kurczewską. Znowu jeździ ten tramwaj. To są księża katoliccy, którzy, jak Państwo w radiu, nawet Maryja słyszą, to docent doktor habilitowany i oni są strasznie zarozumiali. Oprócz tego, że oni mają problemy, proszę Państwa, pedofili w kościele, no to cichaczem, no bo o tym najlepiej cichosza. Nic nie mówić, tu jest ta Skaryseska, gdzie posiłki biednym warszawiankom, gruby Marcin z Falenicy wydaje. Proszę Państwa, także dwa tramwaje jadą do nas, Państwo zobaczą. Ten po prawej jest nowy, prawosławna wiara w 1034 roku powstała, a ta lewosławna, tam co tak błyszczy, ale boi się. No to proszę Państwa, 2000 lat ma tych pomyłek, tych błędów. Nawet o tej Biblii tysiąclecia mówią, że Biblia tysiąca
jest to pomyłek. Także proszę Państwa, już dojeżdżamy do naszego Muzeum Pragi, ale musimy sekundkę, bo my chcemy tutaj zabytkowymi tramwajami podjechać. Patrzymy się cały czas na wedel polski, na polski wedel. Dojeżdża do nas tramwaj. Jaki to jest tramwaj? Szóstka, on zdaje się jedzie prosto. Wrocławek, nowe Bemowy. Chodźmy lepiej może tym 26, to, bo to wiecie Państwo, w Warszawie nikt nie ufa. W Warszawie wszystko jest, nawet jak jeździ linią, to co z tego. Następny przystanek Kijowska. Nie chciałam skręcić w prawo na ten Dworzec Wschodni, tylko chciałam pojechać prosto. A te różne tramwaje, Państwo zobaczono i ta siódemka. To przecież wiadomo, że skoro ona jeździ na Kijowską, to tam przez mniejszą część Dworca Wschodniego jedzie. Tu są to nowe budynki z Biedronką włącznie. Już też mają po paręnaście lat. Już dojeżdżamy, proszę Państwa, do przystanek Ząbkowska. No to właśnie nas ta Ząbkowska rajcuje, interesuje. Proszę Państwa, będziemy tutaj wysiadać przy Ząbkowskiej ulicy. No i teraz Państwo szukają tutaj, razem poszukają numer 70. Chyba tam to tak błyszczy. Przystanek Ząbkowska. No. 72. A tu jaki syf. O Maryjo Lechodowska, dziewo. Państwo zobaczą, tutaj po staremu wszystko mamy, te podziemia, ale one nie są za piękne, te podziemia, jakieś handlary, wszędzie trafi. Także tu pełno cwaniaczków jest, proszę Państwa, na Pradze. Proszę uważać przy tej Ząbkowskiej. Wszędzie pełno stoi z kopytami w kieszeniach. Kto to z porządnych ludzi, z poważnych będzie stał z kopytami w kieszeniach i będzie się tak przyglądał. Także chodźmy może tam, chodźmy już do Muzeum Praga 72 i zobacz, zimno jest, no ale trudno. Teraz też trzeba chodzić. A jak będzie minus 30, to co będzie? Zimno jest, ale też jeszcze trzeba chodzić. Szybciutko zobaczmy to. No to wiecie Państwo, Muzeum Pragi jest malutkie. No. Także wyznawcy reptoicy, wyznawcy papieża tak się różnie dziwnie spoglądają. Tacy, no nieufni, mówią, że w ogóle Polacy do siebie okradają. Nie dość, że tu to jeszcze po majtki do Ameryki jadą. Okradać Amerykę z majtek. No bo wiecie Państwo, to w ogóle ten bazar Różyckiego. On ma historię. O, ten to ma strasznie, proszę Państwa, długo historię. Tak. Historię. Także już, proszę Państwa, dochodzimy do tegoż muzeum. Także, proszę Państwa, jesteśmy na parapetówce. Się niektórzy dochowają, się niektórzy tu. Muzeum Pragi. Państwo zobaczą. Parapetowa, jest wino, jest wszystko. Czego wy jeszcze chcecie? Państwo zobaczą. Także mamy tu takie różne wejścia, a wejścia. Chodzimy po muzeum, proszę Państwa. Muzeum Praga. Praga Warszawa. W miniaturze. Proszę Państwa, w kolorze forpuszu. Miniaturze,
kolorze purpursy. Mówię ci, że jest, mówiła mi. No, to proszę Państwa, otwarcie o godzinie o 16, to czyli że już. Zaczyna się. Są gorące. Będziemy mogli usiąść i za chwilę, myślę, że w ciągu jakichś 20-15 minut rozpoczniemy koncert. Koncert jest bardzo ciekawy, dlatego że koncert jest to warszawskie kombo taneczne. Jest bardzo znany. Piosenki, które śpiewa ten zespół, są oparte o piosenki warszawskie, przedwojenne i wcześniejsze. Jest to ich własna aranżacja, także naprawdę jest to bardzo ciekawe. Ja słyszałam próbę generalną, naprawdę warto. Dziękuję Państwu bardzo. Kochanie, gdzie warto iść? Cześć, gdzie nie wiem, tam? Dopiero przyszłam. No, bo tam można wchodzić i przechodzić. Tak, dali mi program piosenek, żeby. Tak, no. Tak. Widziałam, jak te koncerty wyglądały. Poszukałeś. Także będzie koncert, będzie wszystko. Parapetuba. Także witamy, proszę, społeczeństwo katolickie. Witamy, witamy. La, 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 la. Tak, 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 tak. Biblia w kieszeni. Żebraczka kaszląca. Ale jakie to fajne te budynki. No i już. No jak żeby katoliczka miała nie kasłać. No. No, także proszę Państwa, mamy śpiewniki. Będziemy tańczyć, będziemy śpiewać. No, parapetuwa. Czyś głupie te baby jest? Rozdają jakieś śmieci. Aby tych karteczek, wiecie Państwo teraz. Aby tych karteczek. No. Także Państwo, są takie piękne światełka. Nie dotykamy, do ściany się nie opiera. To błyski, blaski, że super, Boże. Tak, stare mówię, to jest, proszę Państwa, jeszcze troszeczkę odnawiane było, prawda, także nic nie dotykamy, nic nie. No. No jedna to możesz wejść. To nie. Słuchaj, ale no. Wszystko tylko płatne. Nawet walcowa przyszła teraz. Teraz? Bo teraz oficjalnie. Będzie koncert teraz. Rację, no. Ale nic, tylko Włosi urządzili i coś tam. I płaci za kawałek. Może żeby zresztą. Jeszcze był kawałek wina do tego. Tak, no. Ale nie ma. Tak. Nie ma do tego. Może gdzieś w piwnicy. A co tu cię tak? No to są stare budynki. To twoja ciotka ale Koza. Po żydowsku,
Tak. Nie, ja jestem tam, z Stonowa. Tak? Z Stonowa. A co, chcą pokazać, że to też było żydowskie? Tak, tak. No przede wszystkim, że stare i widać zacieki. Takie ślaczki. Takie ślaczki na lalali. Tak. Wyżej, wiesz, srali niż dupę mieli. O Jezus. A to rzeczywiście odkryli, że zrobili, że taki był fakt. Tak. Możesz do łóżka się położyć. No, może i teraz. A ja wiem, to chyba tu. Tak. A szkoda, że nie cztery. No. No. Jakieś wyniuchamy. Tak. No możesz otwierać. My możemy ponać. Tak. Zapraszamy pojutrze, bo będę koncert miała tutaj pojutrze. Nie wiem. A ty wiesz, że ja w ogóle nie pamiętam, że to były takie kamieniczki. One były. I to nie byłaś tu wcale? No, no też. Jakieś. Kanapkę ze szmalcem? Tak, o tło. A tam w ogóle nic? Widzisz. Tam za złotówkę moglibyśmy kupić, ale to pewnie po 10. Nie, no po 2 złote. Po 2 złote. Mówię nawet przełamać. To co kupujemy? Nie, ale żeby to nie był razowy. Potem zjemy, upomnij się. Chodź, idziemy tam do tych Francuzów, tam jest za pieniądze. To chodź. Ale co? Ser, krucin, to byłeś, widziałeś? No. To Włosi, nie Francuzi. Ale Włosi, no. Tutaj będzie koncert za 15 minut, także... A gdzie? Na tych siedzących miejscach? O tu, gdzie jest krużganek. To takie ładne drzewo. Chodź, zobaczymy, co ta walca. Przyszła tylko chodzić w tym kapelindrze na zielono ubraniu. Gdzieś tu mają na pewno swoje. Może na górze? Może na górze. Idziemy? Jak nie będziesz chodziła, to nic. Nie będziesz chodziła, to nic nie będziesz wiedziała. No. A tam nic nie ma, tam taki barek jest, ale też wszystko płatne. I ciastka niedobre, tak, tak. To. Nie jest taka kanapka, ale przecież po ścianę na razie. Bo jeszcze gdzieś się przewrócisz, trochę jestem głodna, bo mam planie. Jestem po planie i poszłam nawet na zupę, trzeba było im pójść na zupę. Tu w górę może, ale tu. Żeby, no właśnie tu powiedziałam. Ale no, żeby dla to chodź. No. Cześć Wiesiu, cześć. No i jak tam kochany, no? Co tu się szykuje? Takiego partii, jak przypuszczasz, nie będzie, dlatego że no. Obie kobiety są wybijające. No, tak, tak, tak. No, no, a ja tego nie lubię. Tak, gdzie tam? No, ja tam dostałem właśnie taki pojemnik z do tego czarnego chleba, dwa wielkie ogórasy. Czarny chleb. Dostałem od szefa.